Kochani, czas na pogadankę z Tobą, o ustach, dlatego że wiele z Was pyta się mnie w wiadomościach, albo piszecie w komentarzach, albo coś tam w sprawie moich ust, w sprawie tego, czy mam je powiększone i w ogóle, chociaż tego chyba raczej nie muszę mówić, bo to raczej widać, że tak mam powiększone usta, ale słuchajcie, sprawdziłam przed chwilą. I co ciekawe jest to, że ostatni raz powiększałam usta, słuchajcie, 9 września 2022 roku, Także jest to, powiem Wam, intrygujące trochę, bo to jest prawie półtora roku temu. A normalnie dziewczynom ten kwas rozpuszcza się tak średnio w pół roku, można powiedzieć, a ja, jak widzicie, po półtora roku, w sensie w dolnej wardze albo mam bardzo minimalną ilość tego kwasu, albo już w ogóle nawet nie mam, ale w górnej to jest po prostu, jakbym powiększała niedawno. Także nie wiem, czy to dobrze, czy to źle w zasadzie, że ten kwas mi się tak długo trzyma. Jak ktoś się z Was zna, no to chętnie się dowiem. Także tak się prezentują informacje na temat moich ust. Zainteresowanych osób było dużo, sporo było. Także mam nadzieję, że Was usatysfakcjonowałam. Z takich informacyjnych rzeczy mogę Wam powiedzieć, za każdym razem ja miałam chyba 3 razy powiększone usta, za każdym razem 1 ml. Znaczy, no tam wiecie, przybliżoną ilością, bo pamiętam, że chyba przy ostatnim razie tego 1 ml pani nie wykorzystała całego. Za każdym razem po powiększaniu kolejnym mi się te usta coraz dłużej trzymają. Także ja nie wiem, jak ja je powiększę, chyba kurczę kolejny raz za ileś tam czasu, jak mi zejdą, to chyba już jeszcze dłużej będą mi się trzymać. Ale ja generalnie, ja lubię takie usta, jakie mam. Czyli właśnie powiększone. Ja z natury mam tą górną wargę o wiele mniejszą niż teraz. No i po prostu w takich ustach czuję się lepiej. No i póki co nie zanosi się, żebym, wiecie, z tego rezygnowała. No. Mam nadzieję, że jesteście usatysfakcjonowani.